Krzysztof Kolany, analitykbankier.pl. W dzisiejszym wykresie tygodnia zajmiemy się spółkami Leszka Czarneckiego, na których przez ostatnie kilka sesji trwa spektakularna zwyżka. Przykładowo akcje Getin Holdingu czy Idea Banku są notowane mniej więcej trzykrotnie wyżej niż jeszcze pod koniec stycznia, a notowania Getin Noble Banku wzrosły o ponad 70%. Pamiętajmy jednak, że są to odbicia po potężnych spadkach z ubiegłego roku. W rezultacie akcje spółek Leszka Czarneckiego wciąż są notowane o 60-70% niżej niż rok temu. Odbicie wzięło się chyba głównie z tego, że na rynku spekuluje się o inwestorach, którzy mają objąć nowe akcje, dokapitalizować czy to Idea Bank, czy połączony z ideą Getin Noble Bank. I liczy się na to, że to dokapitalizowanie sprawi, że banki te będą mogły kontynuować działalność i powrócą do rentowności. Tyle, że Getinowi optymiści powinni wziąć poprawkę na fakt, że ewentualny inwestor czy inwestorzy mają silną pozycję negocjacyjną, w związku z czym mogą nowe akcje nabyć po bardzo niskich cenach i w związku z tym trzeba się liczyć ze sporym rozwodnieniem dotychczasowego akcjonariatu.